Doświadczonych dwóch strażaków zginęło na służbie walcząc z ogniem w Poznaniu. Podczas akcji gaśniczej doszło do silnej eksplozji. Trwa ustalanie jej przyczyn. Pożar w kamienicy w Poznaniu przy ulicy Kraszewskiego wybuchł w nocy z soboty na niedzielę. Strażacy otrzymali zgłoszenie o 23:50. 5 minut później byli już na miejscu. Ogień zajął cały budynek. W trakcie prowadzonego przez strażaków rozpoznania nastąpił nieoczekiwany wybuch. Prawdopodobnie pochodził z piwnicy. Według nieoficjalnych informacji znajdował się tam magazyn z bateriami. Wybuch był tak silny, że zawaliły się 3 kondygnacje kamienicy. Nagrał go jeden z mieszkańców Poznania. W momencie wybuchu w budynku przebywali strażacy. Po ugaszeniu ognia rozpoczęły się dramatyczne poszukiwania dwóch strażaków, z którymi urwał się kontakt. Wczoraj w południe potwierdzono ich śmierć. Tragicznie zmarli to 34 i 33-latek, doświadczeni mundurowi. Każdy z nich miał ponad 10-letni staż pracy. W całym kraju strażacy z Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej oddali hołd swoim kolegom, którzy zginęli podczas akcji ratowniczej w Poznaniu. Wczoraj o godzinie 18 we wszystkich jednostkach Straży Pożarnej zawyły syreny. Kilku strażaków przebywa w szpitalu z oparzeniami pierwszego i drugiego stopnia, ale są w stanie stabilnym. Poza strażakami poszkodowane zostały także 3 inne osoby. Kobieta, która mieszkała w tym budynku oraz 2 przechodniów. Do wsparcia poszkodowanych oraz ich rodzin zobowiązał się Urząd Wojewódzki. Miasto Poznań zapewniło ewakuowanym z kamienicy i sąsiednich zakwaterowanie w hotelu.